witajcie w nowym filmie na moim kanale i w nowym pięknym dniu, bo dzisiaj jest naprawdę ładnie. Przed chwilą wyszło słońce, ale ono się schowało, ale już widać, że jest jaśniej. No i co? No ja od rana zrobiłam sobie pyszne śniadanko, takie bardzo lekkie, bo potem robiłam medytację 15-minutową, która mnie zawsze wprawia w tak dobry nastrój. Pamiętam, jak podczas lockdownu odkryłam moc medytacji i zaczęłam ćwiczyć jogę i początki były trudne i niekiedy czułam się wręcz źle, taka pozbawiona energii, a teraz jakby medytacja mnie wycisza i zawsze po takich sesjach, nieważne czy jest krótsza czy dłuższa, ja dostaję super, super energii, więc uwielbiam to. No i rano jak jestem taka spuchnięta, to dla mnie must do o poranku to użycie lodowatej wody do umycia twarzy. Ja myję buzię pianką, uwielbiam konsystencję pianki i to co nakładam teraz na twarz też jest w konsystencji pianki. Jest to taki krem mus w piance. Cudowny produkt. Ja mam wersję z kolagenem. Dostałam dwie wersje od nich. Jedną z kwasem hialuronowym i drugą z kolagenem. Używam tej z kolagenem już 2 miesiące. Już w zasadzie mi się kończy, bo tutaj mam około 60 pompek tego produktu i zawsze nakładam sobie na buzię, na szyję i na dekolt. I jak się budzę z taką mocniej wysuszoną skórą, to pod ten produkt jeszcze nakładam serum z witaminą C, aczkolwiek tutaj też mamy witaminę C. I mamy właśnie kolagen i 90% poprawy elastyczności skóry. Produkt, który nam pomaga zwalczyć zmarszczki, poprawia owal, ma super lekką konsystencję i on się szybko wchłania. Przed użyciem musimy go wstrząsnąć. Potem, tak jak widziałyście, po prostu dokładam piankę na twarz. Tak ładnie pachnie kwiatami i też tak wprowadza w taki miły nastrój. Więc jestem naprawdę mega zadowolona z tej pianki. Jak ona się wchłonie, to skóra w dotyku jest taka dość gęsta jakby i minimalnie lepka, co stanowi super bazę pod makijaż. Nie trzeba już bazy używać, bo make-up się trzyma naprawdę super, więc Merch Special, zrobiliście ekstra produkt, jestem w szoku. Kolagen i mam jeszcze taką piankę właśnie z hialuronem, ona bardziej nawilża, a ta jest taka stricte przeciwzmarszczkowa, napinająca, ale właśnie nawilżające również ma fajne. Bardzo Wam polecam, kupicie to w aptekach internetowych, więc spokojnie można sobie wygooglować i tam, gdzie będzie najlepsza cena, zamówić. Ja przynajmniej tak robię. Więc teraz pora na makijaż i co? Muszę się ubrać, wyszykować i jedziemy na szkolenie. I bardzo się cieszę, bo nauczę się dzisiaj fajnych rzeczy i potem Wam opowiem, o co chodzi. Jestem gotowa. Sukienka, którą mam na sobie, jest z Missguided. Uwielbiam ją i ona super wygląda zarówno do masywnych, ciężkich kozaków na traktorowej podeszwie, jak i takich botków. To są takie krótkie botki, które kupiłam w Kazarze i je uwielbiam. Ja nie wiem, czy to nie są moje ulubione buty na teraz. Powiem Wam szczerze, są tak komfortowe, tak wygodne, pięknie skrojone. Można w nich śmigać, biegać po mieście, prowadzić auto, wszystko robić. Przecież ja ogólnie prowadzę auto w butach na obcasie wszelakich. I tak, król lew oczywiście na głowie, a płaszczyk jest z H&M-u. Szal to Gucci, który kupiłam przez personal shopperkę My Loved Charms. No i przygotowałam Neverfulla, do którego chciałam włożyć kompa. A akurat mi się film, słuchajcie, załadował, no alleluja. Renderują mi się filmy ostatnio, tak jak mi się renderował na przykład, nie wiem, pół godziny, to mi się renderują po 3-4 godziny. Nie wiem, co się dzieje z tym komputerem. Krew mnie zalewa i powoli już szukam nowego. Zobaczcie, jaka piękna jesień. Śliczne są te kolory. A ja, kochani, idę właśnie na szkolenie, takie indywidualne, w dziedzinie, którą muszę trochę poszerzyć, doedukować się, tak aby móc się rozwijać, bo wróciłam do takich małych marketingowych współprac z różnymi firmami z Trójmiasta, więc trzeba, słuchajcie, się douczyć. I tak oto, moi kochani, z dzielnicy Gdańsk-Rzeszów przeniosłam się na hełm. Idę do mojej doktor Oli, która wysłała mi ostatnio plan prostowania moich zębów, plan ortodontyczny. Jestem zszokowana, może potem Wam to pokażę, jak niesamowicie to wygląda w tych czasach, że wszystko można zwizualizować. Ja będę nosiła aparat Invisalign
niewidzialny w ogóle. Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Także już stoję przed gabinetem. Wow, jakie piękne ozdoby. Tęskniłam za nimi. Słuchajcie, niesamowite, że kiedyś nie znosiłam chodzić do dentysty, odkąd jestem pacjentką ortoestetyki i doktor Oli przede wszystkim. Uwielbiam tu przyjeżdżać i moja córka ma to samo. Ona mi pyta, mamo, kiedy znowu będę mogła iść do dentysty, kiedy będę mogła iść do doktor Oli. Ona jest niesamowita, to jest tak empatyczna, ciepła, pozytywna osoba i przy tym też profesjonalna, że bardzo Wam polecam. Potem już się pogadamy, jak zdejmę maskę. Ola, bo nie chciałam, wiesz, niszczyć Ci tego zgryzu jakby z przodu, bo on jest dobry. I to, co rozmawiałyśmy, że też Tobie się tak naprawdę podoba ustawienie tych przednich zębów. Mm-hmm. Więc w ogóle one są zaznaczone, że w ogóle nic się z nimi nie dzieje, nie? Okay. I teraz zobacz, właściwie ta góra, tak jak sobie puścimy ten filmik, no to ona gdzieś tam się lekko jakby prostuje nam. Troszeczkę się prostuje, troszeczkę się rozszerza i to jest jakby okej, i to nam starczy. Tutaj ten przód, tak jak widzisz, on w ogóle się nie rusza. Tak, on jest zostawiony, mm-hmm. on jest stabilny, jego tutaj nie chcemy już ruszać. A jeżeli chodzi o dół, to teraz tak, bardzo mi zależało, żeby pozamykać Ci te szpary, tak, i ewentualnie tutaj jeszcze zrobić gdzieś miejsce na dodatkowy ząb, dlatego że jak się pozbiera te zęby, tak, no to gdzieś tam ten dodatkowy ząb by nam wyszedł. Za około miesiąc odbieram mój aparat, już gotowe nakładki Invisalign, ale więcej o tym aparacie opowiem Wam w osobnym odcinku. I dzisiaj byłam pod wrażeniem, byłam w gabinetach właśnie u doktor. Pamiętacie, jak był lockdown i gabinet doktor Oli się otworzył, jak lekarze tutaj przyjmowali w tych skafandrach i te procedury były tak zaostrzone. I powiem Wam, że w tym gabinecie, nie wiem jak jest w innych miejscach, ale te procedury jakby trochę się zmieniły na takie mniej może kosmiczne, przerażające, bo dla mnie to było kosmiczne, ale jednocześnie wciąż oni trzymają wszystkie zasady bezpieczeństwa i nawet system klimatyzacji, który mają zamontowany, wymienia im dwa razy w ciągu godziny całe powietrze na powietrze z zewnątrz, plus w każdym gabinecie są takie urządzenia, które zabijają zarazki w powietrzu samym. One działają na zasadzie chyba podczerwieni, mogę się mylić, możecie mnie poprawić. Nie znam się na tym, ale ogólnie jestem pod wrażeniem, że to wszystko tak wygląda. Ja wam jeszcze pokazać tę sukienkę w całej okazałości, jaka ona jest ładna. Bardzo mi się podoba. Co myślicie? Czy ktoś podziela mój zachwyt? Witajcie w mojej kuchni, zmniejszę tutaj gaz, żeby mi się pyszny obiad nie spalił. Oczywiście potem Wam pokażę, co dzisiaj mam na obiad, skoro już nawiązałam do tego tematu. Sama nie lubię, jak ktoś na YouTube o czymś mówi, czego potem nie pokazuje, więc oczywiście, że Wam pokażę. Dzisiaj pyszny obiad, Jezu, tak pięknie tu pachnie. Ale najpierw pogadajmy chwilę o zdrowiu, chociaż jedzenie też jest ze zdrowiem związane, bo ważne jest to, żeby dobrze się odżywiać, żeby korzystać z produktów sezonowych, żeby wzmacniać odporność. Ale wiadomo, że nie wszystkie witaminy, mikroelementy dostarczamy z pożywieniem, warto się wspierać suplementacją. I ja nie jestem dietetykiem, lekarzem, o czym zapewne wiecie, no jak ktoś tego nie zauważył, no to już to wie. Może wyglądam na lekarkę, ciekawe, na jaką lekarkę bym mogła wyglądać? Kiedyś bardzo chciałabym być psychologiem, chociaż to nie jest lekarz, tylko jest to zawód okołomedyczny, ale chciałam bardzo. Nieważne. W każdym razie tak, mam bardzo prosty sposób, który mi kosztował kilka złotych na to, żeby codziennie, sumiennie brać suple. Poza tym, że właśnie dobrze się odżywiam, codziennie spacery i tak dalej. Energii mi nie brakuje. Nawet jak są takie dni zamulone, że jest szaro i pada deszcz, to nawet jak mam rano, tak, że ciężko mi się wstaje, to potem w ciągu dnia dostaję takiej energii i jakoś tak dobrze w tym roku znoszę jesień. Początek był ciężki, ale ja wtedy dopiero zaczęłam brać suple, także od 2 miesięcy sumiennie, regularnie przyjmuję i to jest coś, co mi, patrzę, czy tu nie ma dziurki otwartej, coś, co mi pomaga w codziennym przyjmowaniu właśnie tych różnych tableteczek. Zaraz Wam powiem, co tutaj dokładnie jest. Bardzo prosty temat. Moje zdrowie jest naprawdę prostym tematem. Tak, i to leży obok wody. Ja jestem uzależniona od picia wody i zawsze przed snem, rano, pierwsze co robię, to piję wodę, więc jak to leży obok mojej szklanki z wodą, moje kółeczko, to sięgam, po prostu zerkam, no to ja to fizycznie, jakby no widzę to wizualnie i pamiętam, o, muszę wziąć tableteczkę, bo rano brałam 2 tableteczki, teraz biorę tylko jedną, zaraz Wam powiem jaką, i wieczorem
całą resztę tych supli. I to, co my tutaj, słuchajcie, mamy, to witamina D. Teraz właśnie biorę 2000 jednostek na noc, a brałam 4000, jak byłam lekko przeziębiona jakiś czas temu. I wtedy rano i wieczorem po tableteczce po 2000. Mam magnez, odkąd kiedyś miałam problemy z sercem, po prostu codziennie biorę magnez, żeby to serce mieć silne i mieć dużą odporność na stres. Mam tutaj probiotyk, probiotyki biorę też, żeby wzmocnić organizm, żeby mój układ pokarmowy działał jak najlepiej się da. I suplement, o którym jak Wam wspomniałam, to mi dziewczyny zapchałyście po prostu DM i nieraz do tego wracacie i pytacie mnie o to, co ja biorę za suplement na włosy. I też jak rozmawiamy w kontekście baby hair, które u mnie są po prostu szalone, to jest wszystko dzięki temu suplementowi. I to jest coś, do czego ja wróciłam po latach. Ten suplement jest na rynku z 25 lat przynajmniej i to jest Merz Special. Tak, różowe tableteczki z tej samej firmy właśnie mam kremo pianko mousse do twarzy. To jest, wydaje mi się, że to jest nowość, bo kiedyś tego nie było. Ale to jest suplement, który ja brałam na studiach, początek studiów, kiedy odżywianie było beznadziejne, kiedy tryb życia był jaki był. No i wtedy mi włosy wypadały i koleżanka mi poleciła właśnie tego Merza. Pamiętam, że wtedy jako studentka byłam taka, wiecie, w zasadzie, kurczę, są tańsze suple, no czemu mam kupować takiego drogiego Merza? Bo wtedy dla mnie to była wysoka bardzo cena. A ona powiedziała, bo nic innego nie działa. I faktycznie, jak ja zaczęłam brać ten suplement, to mniej więcej właśnie po 2 miesiącach moje włosy przestały wypadać, zaczęły lepiej wyglądać. Jeszcze wtedy te eksperymenty, raz miałam czarne włosy, potem miałam blond, potem pasemka, raz krótkie, raz długie, raz grzywka. Nawet miałam irokeza przez chwilę. Nie pytajcie, okej? Okay. To czas studiów się rządzi swoimi prawami. Bardzo mi to wtedy pomogło. Potem jak urodziłam moją córkę, po ciąży włosy mi wychodziły garściami. Też brałam wtedy Merz i też mi pomógł. Ja go brałam przez mniej więcej i w jednym i w drugim przypadku tak 5-6 miesięcy i teraz go biorę ponad 2 miesiące i jestem zachwycona. Faktycznie widzę różnicę, bo tak, raz, że mam baby hair, dwa, że jak byłam ostatnio u Aliny na tonerze, to ją zapytałam, mówię, Alina, czy ty widzisz jakąś różnicę w kondycji moich włosów? I ona mówi, tak jak mnie czesała, czy nakłada farbę tym pędzelkiem, znaczy nie farbę, tylko toner, to mówi, prawie w ogóle ci włosy nie wypadają, bo normalnie faktycznie tych włosów dużo więcej wypadało. Więc to jest super, jak te baby hairy tutaj rosną, to włosy u nasady też się fajnie unoszą, więc ładniej to wygląda. Jeżeli chodzi o samą kondycję włosów, to czy one się jakoś mniej kruszą, powiem Wam, że ciężko mi o tym mówić, bo ja tego jakoś specjalnie nie zauważyłam, ale pod tymi dwoma aspektami, co Wam mówiłam, to jest super. No i co, no mamy tutaj co najważniejsze, kwas pantotenowy, biotyna, niacyna, żelazo, witaminy A, C, E, kompleks B, i kwas foliowy również jest tutaj w składzie, dlatego ja odstawiłam kwas foliowy, który brałam, bo też no po co mam go brać w tak dużych ilościach, skoro on jest też tutaj w Merzu, a brałam go, już zaczęłam w trakcie rehabilitacji mojego kręgosłupa i po doktorka mówiła, pani doktor mówiła, sorry, ja cię sobie przesadzam z tym potocznym językiem polskim, mówiła, żeby brać po prostu, bo on pomaga się organizmowi zregenerować i buduje nowe komórki, więc no ale ja go brałam przez też jakieś, nie wiem, 2 miechy i odkąd biorę Merza, nie biorę już tamtego. Więc super suplement, porost włosów, no po 2 miesiącach nie mam włosów jak roszponka, ale i tak uważam, że moje włosy wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Możecie sami ocenić. Mój obraz wygląda pięknie. To są wegetariańskie cepeliny z pieczarkami. Zamiast mięsa tutaj mam na dzień pieczarkowe, więc ja je ciachnęłam na pół i odgrzałam na patelni, bo lubię taki zesmażony ten, wiecie, ten ziemniaczany, tę ziemniaczaną, tą ziemniaczaną kluskę? Jak to nazwać? No te, wiecie, no te kawałki ziemniaka, jak się podsmaży na patelni, to jest przepyszne. I do tego surówka, bardzo dużo surówki, bo ja jestem surówkożercą. I tutaj mamy marchewkę i jabłko, prosta i pyszna. Ja na Instastories powiedziałam Wam o pomyśle, który chodzi mi po głowie już chyba ponad rok. Mianowicie nagrałam takiego odcinka Dzień z życia bulldoga francuskiego. Spędzenie takiego dnia z Louisem albo ukrycie kilku kamer, nawet jak nie będzie mnie w domu i zmontowanie tego w taki jeden odcinek, wiecie, vlog oczami psa. I ten pomysł tak strasznie Wam się spodobał, że myślę, że w przyszłym tygodniu sobie któryś z dni tak zorganizuję, aby właśnie móc to nagrać. Zauważam, że wielu z Was też lubi takie sceny leśne i kontakt z naturą.
to jest piękne, że moi filmy oglądają ludzie różnorodni, którzy lubią różne rzeczy i wiele osób uwielbia sceny z Gdańska i takie, jak pokazuje, takie szybkie miejskie życie, ale są też zwolennicy właśnie takich scen leśnych i takich rozmów. Ej, co to jest za ptak? Jak on dziwne wydaje dźwięki. Ciekawa jestem, czy wy to słyszycie. Więc w moich vlogach, ale ogólnie wiecie, co powiem wam tak. Ja się ogólnie staram, żeby moje filmy były różnorodne. Nie zawsze to jest możliwe, ale mówię teraz o vlogach, takich stricte po prostu vlogach. Ale wtedy, kiedy mogę, to właśnie unikam rutyny podczas nagrań, bo też nie lubię rutyny w życiu, więc no, te vlogi są takie moje, no. A wy je lubicie, więc jest idealnie. Nie, no patrzcie, jak ładnie. Ale tu ładnie. Żegnam się z wami, kochani, trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarzu. Pa!